Cześć, w tym wideo powiem Ci, jak w ciągu do zaledwie 3 minut zainstalować w Twoim sklepie na WordPress, WooCommerce płatności PayPal oraz płatności kartami debetowymi oraz kredytowymi za pośrednictwem właśnie PayPala. Czy to na stronie zamówienia, czy to na stronie koszyczka, czy też na przykład w formie. Tak, jak widzisz tutaj w podsumowaniu zamówienia, klikając na ikonkę, koszyczka. To wszystko zaledwie dwie minutki przy użyciu pewnej darmowej wtyczki. Ja na temat implementacji PayPal'a na sklepie WordPress WooCommerce nagrałem już wideo mniej więcej rok temu. Jednak wtyczka, którą wtedy użyłem, bardzo zresztą fajna, przestała być aktualizowana, ponieważ chcę, abyście mieli zawsze wszystko świeże także i aktualne, tak, żeby nie było problemów z najnowszą wersją WordPressa. także po przetestowaniu kilkunastu innych wtyczek do dodania właśnie PayPal'a w Twoim sklepie na WordPressu. commerce wybrałem dokładnie tę wtyczkę, do której znajdziesz link w opisie tego filmu. A teraz pokażę Ci, jak tę wtyczkę dosłownie w kilku krokach w dwie minutki skonfigurować. Krótkie intro i zaczynamy. Na początku przypominam o moich kursach, m.in. o kursie WordPress, tworzenia stron i sklepów internetowych, który znajdziesz na mojej stronie e jeśli jeszcze nie masz domenu oraz hostingu, to w opisie tego filmu znajdziesz link do CyberFolks z moim kodem rabatowym, dzięki czemu ten hosting będzie nie tylko szybszy, to jeszcze sporo tańszy. Dobrze, przechodzimy sobie do instalacji i konfiguracji tejże, właśnie wtyczki, która doda nam płatności PayPal do Twojego sklepu na WordPress, WooCommerce. Instalujemy i aktywujemy właśnie tę wtyczkę. Bardzo dobre noty. Aktualna, z najnowszą, zgodna z najnowszą wersją właśnie WordPressa, i przechodzimy sobie do ustawień tej wtyczki. Możemy to zrobić na przykład wchodząc w zakładkę WooCommerce. I tutaj właśnie mamy PayPal by Payment Plugins. Klikamy sobie właśnie tę opcję. Tutaj klikamy Settings, Ustawienia. I pierwsze, co musimy wybrać, to oczywiście, że tak powiem, tryb działania. Czy działamy już no, na żywo w trybie produkcyjnym, czy też Sandbox, czyli piaskownica, gdzie chcemy przetestować, jak to działa. Ja wybieram typ produkcyjny. Od razu chcę przyjmować płatności w moim sklepie. I pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście połączyć naszą nasz sklep internetowy na WordPress, WooCommerce z naszym kontem na PayPal. Jeśli jeszcze nie masz konta na PayPalu, no to oczywiście musisz założyć, korzystając ze swojego Gmaila. No i teraz, właśnie, klikamy Click tu Connect, aby połączyć naszą stronę z kontem na PayPalu. Tutaj będzie wymagana taka autoryzacja przy pomocy SMS-a, który przyjdziecie, i to jest bardzo szybciutkie, bardzo szybko trwa. Klikamy Next. Logujemy się do naszego konta na PayPal, i tutaj, jak widać, jest informacja: wyraź zgodę i powiąż konto na PayPalu z naszą wtyczką, z naszym sklepem internetowym. I mamy tutaj status connected, połączono. I drugą rzecz, jaką musimy zrobić, to wchodzimy sobie w PayPal Settings i tutaj sobie zaznaczamy PayPal Gateway, czyli bramka PayPal Enable. Oczywiście zaznaczamy tytuł PayPal, tutaj możemy sobie zostawić tak, jak to jest. Następnie tutaj sobie ustawiamy. PayPal Payment Sections, gdzie ma być płatność, gdzie mają być te przyciski płatności PayPalem. I domyślnie mamy ustawione CardPage oraz OrderPay, CardPage, czyli na stronie koszyka. Także tutaj jest to fajna opcja, ponieważ nie musimy zmuszać niejako naszego klienta, naszego użytkownika sklepu do przeklikiwania się przez te wszystkie zakładki. On, jeśli chce, już może z pozycji koszyka zapłacić za. Towary czy też usługi w naszym sklepie na WordPress e-commerce, klikając tutaj po prostu ikonkę PayPal'a, bądź płacąc kartą kredytową. Więc tutaj na stronie koszyczka mamy tutaj opcję Card Page. Oczywiście to możemy sobie skasować. Opcja Order Pay, no to mamy na stronie zamówienia, tak? Właśnie w tym, w tym miejscu. Możemy też dodać płatności PayPal od razu na stronie produktu, klikając Product Page oraz na przykład. Klikając taką tak zwaną opcję mini kart, już pokazuję, gdzie ten mini kart się znajduje. Mianowicie, tutaj, po najechaniu na ikonkę, koszyczka mamy właśnie płatności PayPal. Tutaj, w tym takim można powiedzieć podsumowaniu, tak? czyli nie przechodząc do koszyka, czy też zamówienia, możemy od razu zapłacić PayPalem, już też z tego poziomu. Jest też jedna opcja, tak zwany Checkout Express. Mianowicie, na stronie zamówienia, też jest tutaj, przed w ogóle wpisaniem danych płatności. Można też zapłacić PayPalem od razu. I bardzo ważna rzecz, ponieważ tutaj, zjeżdżając na sam dół, mamy też opcję Credit Card Options, które oczywiście należy aktywować. Tutaj możemy wybrać kolor. Ja wybrałem domyślnie kolor czarny płatności kartami, tak jak tutaj właśnie widzisz. I tutaj również ustawiamy, w którym miejscu ta płatność kartami ma być. Ja ustawiłem w tych samych miejscach. Gdzie ten żółty, przepraszam, złoty przycisk PayPal'a jest? tak, Czyli na stronie zamówienia, na stronie koszyka, w tym tak zwanym mini karcie, czyli tutaj. I ten złoty przycisk też możemy sobie na przykład przeedytować. Możemy sobie zmienić jego kolor tutaj, na przykład baton. Kolor niech to będzie niebieski. Mamy tutaj od razu podgląd, jak to będzie wyglądało. Tutaj też jest bardzo ważna opcja Payment Method Format. Tutaj zaznaczmy po prostu zwykły sam PayPal bez dopisku naszego. Adresu mailowego, i jest jeszcze jedno takie ustawienie, które ja rekomenduję ustawić, mianowicie tutaj in Payment Gateway Section, ponieważ wtedy na stronie zamówienia ta opcja bramki płatności PayPal jest bardziej schludna. Pokażę właśnie tę różnicę. Jeśli jest zaznaczona opcja Place Order Button, to na stronie zamówienia mamy tutaj wygląda to, jest jeszcze tutaj taka właśnie sekcja, która nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast gdy wybiorę tą drugą opcję in Payment Gateway Section. Zapiszmy sobie tutaj zmiany, odświeżmy sobie naszą stronę zamówienia i wybierzmy opcję PayPal. To jak widzisz, mamy od razu PayPal i mamy przycisk, mamy tą opcję czarną wyboru kart debetowych. Jest to mniejsze, bardziej skrudne i po kliknięciu oczywiście w to opcję przechodzimy sobie od razu do trybu płatności PayPalem. Mamy w ustawieniach też wtyczki opcje, chociażby Venmo Options, ja z tego nie korzystam. Mamy też opcję pay later, zapłać później. Ja jednak z tej opcji nie korzystam, także nie zaznaczam. Całość oczywiście zapisujemy zmiany, także daj znać, czy materiał podobał się, jeśli tak, daj łapkę w górę. Zostaw w tym komentarz, o czym chciałbyś widzieć kolejne moje materiały. wideo. trzymaj się, Piona, cześć!